To jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze skin Kantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam bardzo serdecznie. No i tak jak zapowiedziałem wczoraj, dzisiaj battle na 2000 dolarów. Cztery skrzynki najdroższe, jakie są oczywiście możliwe do otworzenia na Kishagu. Łącznie, no dwie osoby muszą na tą bitwę wydać 4000 dolarów, więc no bardzo dużo pieniędzy. I jak to przegramy, to jesteśmy stary takimi przegrywami, że ja nawet nie chcę sobie wyobrażać. Jak kiedyś mówiłem, jak odwaliłem jakąś akcję, że jestem przegrywem, to teraz będę jeszcze większym przegrywem. Takiego przegrywa to jeszcze chyba świat nie widział. Ale generalnie, jak chcesz sobie dać skina, każde 15 polubień pod tym filmem to dodatkowe 5 zł do wygrania. A jak chcesz wygrać skina, to oczywiście zostaw suba z łamem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisz, dołącz na Discorda, udostępnij film i użyj kodu Croxy na Kishagu. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, to logujesz się z linku z opisu i klikasz ten magiczny plusik i wpisujesz oczywiście kodzik Croxy przez 2x. Daj ci to 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej. Kodu oczywiście możesz używać sobie do woli, więc serdecznie oczywiście zachęcam. I jak będziecie zostawiać dużo polubień i będziecie kodu używać pod filmami z Kishaga, to w jakimś filmie z tej serii wylosujemy sobie skinka za przykładowo jakieś 200. Zobaczmy, bot Tron. Nie wiem w sumie czemu zaznaczam boty z największym procentem win ratio, więc weźmy sobie może bota Deltę. No i zobaczmy, to jest bitwa stary o być albo nie być. Jak tą bitwę przegramy, to ja nie chcę sobie nawet wyobrazić, jak wielkim ja przegrywem jestem. Zobacz, Fire Serpent. Okej, okay. Jest to profit. Ej, patrz, Fire Serpent tyle kosztuje? Nie spodziewałem się tego. Okej, okay. Jest Auk Akihabara. Zaczynamy naprawdę bardzo dobrze. No, no, bo tu zaraz się to może pozmieniać diametralnie. Ostatnia skrzynia i ostatnia! Mamy to! Ej! Czekaj! Wydaliśmy na tą bitwę jakieś niecałe 2000... Ej! Ej, zmarnowany potencjał, tak szczerze! Troszkę. Tak nie uważasz? No ja trochę tak uważam. Dlatego skrzynia Lore na farta. 1% Lore oczywiście. Jezus Mary, ej, serce mi na chwilę stanęło, przysięgam. No tak na chwilę zatrzymało się krążenie. Generalnie na Kishagu możesz sobie daily bonus odbierać. Jak chcesz sobie codziennie skrzynkę za free otworzyć, możesz ustawić awatar, możesz sobie ustawić case agniku i możesz sobie codziennie odbierać za free skrzynkę. Do giveaway'a też możesz dołączyć sobie. No i oczywiście grając na stronie możesz sobie level zdobywać, za który możesz sobie odbierać potem nagrody. Plant B. Zobaczmy sobie tą skrzynkę. 60 dolarów za 5. Znaczy za jedno otwarcie. Za 5 płacimy no ciut więcej. Tak 5 razy tyle, wiesz? Zobaczmy sobie kolejne otwarcie. Co tym razem nam się uda tutaj wyczarować z tego. No, 316. My wydajemy 300. Więc no profit to był. Profit to niby był delikatny, no ale to dalej nie jest to, czego my tutaj szukamy. Bo ja tutaj szukam z tych skrzynek jakiegoś takiego, wiesz, złotego strzału, żeby trafić jakieś fajne tutaj rzeczy, nie? No 500 dolarów, więc bardzo ładnie tutaj nam sypnęło. Tutaj ten Falcon też ładnie nam podbił wartość tych naszych skinów. 125, no tutaj no na cieniutko, więc zobaczmy jeszcze jedno otwarcie. Jest golden, koło jakieś 282, więc ostatnie otwarcie tej skrzynki. Zobaczmy, czy będzie coś lepszego. No jest Blue Sport w Factorinu, no, no już aż tak dużo też nie kosztuje, to trzeba mieć na uwadze. No i wychodzimy niestety na minus, a zjedźmy trochę niżej może, co? Zobaczmy, co tutaj się kryje w tych skrzynkach, trochę na dole. Okej, czyli to są, wiesz, knivesy, glovesy i tak dalej, nie? Coverty. I czekaj, to jest ta sama skrzynia, co jest na górze, czy nie? Nie, to jest chyba inna. Ej, dobra, to może ja stąd coś sobie pootwieram, co? Inne Shadow Dodgers. Ej, podbierajmy sobie może stąd, co? Jakieś skrzynki z nożami. 150 dolarów. Pamiętam, jak CS kiedyś, znaczy raczkował. Jak pojawiały się te pierwsze strony i tak dalej, to skrzynki z nożami właśnie coś koło 70-80 dolarów kosztowały. No ale wtedy te noże też nie były jakieś nie wiadomo jak drogie. Ale... no właśnie tak 70-90 dolarów kosztowały zazwyczaj te skrzynki. Może czasem 100.
A tutaj no kosztuje 150, więc tutaj taka solidna skrzynka. Solidne noże oczywiście też do trafienia, no tylko trzeba brać pod uwagę, że teraz te noże są warte no z kilka razy tyle co kiedyś, nie? Więc to też trzeba mieć na uwadze. Zobaczmy kolejne otwarcie sobie tej skrzyni z nożami. No i są szedłki Lore, fajny skin, $426. Ej, ale my wydajemy 600, dobra, 750. Zobaczmy sobie jeden taki strzał tych skrzynek. Case Hardened. O, już blisko tego zera. No ale zobaczmy jeszcze raz. Może to będzie to otwarcie Karambit Lore! Karambit Lore! No, jestem w niemałym szoku, stary. Z takiej skrzynki trafić Karambita Lore? Ojejku, ojejku. No nie, 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 nie. No nie, 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 nie. Zobaczmy jeszcze jedno otwarcie. No tutaj też nie będzie chyba najgorzej. Jest to profit, okej. Okay. Niech będzie, tak? Niech będzie, a my przejdźmy sobie na skrzynkę na przykład. Dobra, otwórzmy ją jedną, bo nie da mi spokoju. Naprawdę, przysięgam. Jedno otwarcie, $500. Najdroższa skrzynia na stronie. Okej, okay, to jest dobry stan! Field tested, okej. Okay. Nie ma tragedii. Dobra, to jeszcze jedno. Jakiś gloczek fate może? Dla wuja? Coś takiego? Nie, mogłem już odpuścić! Byłem zarobiony, tak? Byłem zarobiony. Dobra, $1000. Ile mamy? Więc sobie rzućmy na przykład skrzynkę. Uwaga. Shadow Dodgers. Do tego... Niech będzie Bricks. A jaki Bricks to Kingdom? Do tego Dream Knives. Do tego Chinatown. Niech będą te glovesy, jak już chciałem je otwierać. Crystal Knivesy. Sushi Master. Ej, ile ja mam Pitosu, stary, że tyle mogę też się rzucać? I przecież ja tyle nie mam. No właśnie. No właśnie, tyle nie mam. Ty, to możemy coś takiego zrobić. Będzie idealnie. Dobra, zróbmy coś takiego na 3 osoby. Jak to wygramy, to jesteśmy, stary, takimi koksami. Takimi, wiesz, jak pudzian. Jak pudzian. Niech będzie pod gadżet może. Dobra, zobaczmy. 3 osoby w tej bitwie. Shadow Dodgers, pierwsze otwarcie. Jest dla nas no, aha, bo to jest vanilla. No tak, no vanilla zawsze trochę kosztuje. 55, okej. Okay. Nadrabiamy tą stratę, ale i tak bardzo ładnie nam sypnęło, że w ogóle nam poleciała kosa z tej pierwszej skrzynki. Zacznijmy dalej. Dream Knives. No tutaj musimy coś wyciągnąć ładnego. No okej. Okay. Jest to na pewno warte więcej niż skin naszych oponentów. O, i ta WP Asimov może być game changerem, stary. Ale zobaczmy teraz skrzynię z rękawicami, bo to też jest bardzo ważna skrzynia! I to się nie dzieje, stary, to się nie dzieje! To się nie wydarzyło! To się nie wydarzyło! Z tej skrzynki nie wiem co teraz... No nie! I GG! I GG! GG WP! Ja nie mogę! $4000, stary! $4000! Jak do tego doszło, nie wiem, ale wiem, że możemy się zobaczyć już jutro, stary, na kolejnym filmie z Case Haga. Dziękuję serdecznie za oglądanie. No 1% lore na farta. Nie mogę, nie! Nie, to się nie wydarzyło, stary! To się nie wydarzyło! To się nie wydarzyło! To się nie wydarzyło! To się nie wydarzyło, stary! Ej, ja myślałem, że już tak mi... Ja myślałem, że już tak minimalnie przed tym Dragon Lorem mi zwoli. 1%! 1% na AWP Dragon Lore! To się nie wydarzyło, stary! To się nie wydarzyło! Nie, nie mogę, stary! Ja już tutaj taki przygotowany, że zostałem bankrutem i tak dalej. Skąd ja wezmę pieniądze na jeszcze opening? A tu piść! Nie wierzę, stary! Jedno otwarcie, stary! Widziałeś, miałem $100! Miałem $100 w balansie, stary. I to się wydarzyło. Ja próbowałem, ja wydawałem po $1000 na tą skrzynkę. Na ostatnio widziałeś, ile wydałem. I nic nie mogło wylecieć. I mamy AWP Dragon Lore. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Na takiego końca chyba się nikt nie spodziewał. Widzimy się już jutro i do następnych filmów. Siemano!